Siema. Ja po pracy. Piwo kupione. Jeszcze parę w plecaku. Byłem dzisiaj, zdałem starą kartę wędkarską. Dużo ludzi było, przyjeżdżało. Wszyscy wracali do skrzynki. Dzisiaj jest klub nieczynny. Następny tydzień mam popołudnie. Także nie wiem, czy dam radę wyskoczyć z roboty, czy nie. Jeżeli nie, to już wykupię 14 za 2 tygodnie we wtorek i od 14 daty zakupu lecę. Dzisiaj zobaczymy, poglądam trochę telewizor, wędki leżą w samochodzie, torba podróżna też, z akcesoriami, z przynętami, z zanętą, ze wszystkim. Także dzisiaj posiedzę tutaj w 23, zobaczę. A z rana pojadę najprawdopodobniej przetestować kamerę na Sonnenberg. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś tu będzie, czy nie. Przedwczoraj nie było nikogo. Tak czy co? Mówię, wtorek następny mam popołudnie, nie dam rady. Klub jest otwarty tylko od 17 do 19. Także nie zdążę wyskoczyć na pewno z roboty. O 20 kończę. Ale za 2 tygodnie. Wtorek 14 mam ranną zmianę i o 17 lecę, wykupuję i zaczynam jeździć. Także co, u nas słońce świeci, pogoda piękna, ciepło, 10 stopni. Także miejsce parkingowe znalezione, trochę daleko, ale to nic. Piwo kupione, ciasta się pieką i co? Dzisiaj w domku, a jutro najprawdopodobniej na godzinkę z kamerką wyskoczy się na jezioro. Także co, dzisiaj ludzi pełno, rewę do 14, ludzi bardzo dużo, samochodów nie ma gdzie zaparkować, bo przyjeżdżali z innych miast, Wolfsburg, potem Bittel, Salzgitter, Skiforna. Wszędzie place pozajmowane. Także co? Ja życzę wszystkim znajomym, rodzinie, dla Krzyśka, dla Roberta, dla Basi wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku 2020. I myślę, że zmobilizuje się Roberta, żeby na drugi rok, znaczy już za tydzień, zaczął jeździć na ryby. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego w 2020 i pozdrawiam. Hej!